Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pani dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury, Dom Narodowy, pani Monika Sikora-Monkiewicz. Remontem dosłownym i chyba remontem w ogóle kultury w Cieszynie. Jak to jest? Remontem Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Mhm. Wreszcie upragnionym remontem zajęliśmy się od samego początku, kiedy tylko przyszłam. Napisaliśmy projekt unijny, równolegle napisałam kilka innych projektów również. Udało się pozyskać środki z ministerstwa oraz środki europejskie. Właściwie z dwóch różnych projektów, środki europejskie, i poskładaliśmy trzy projekty razem, poskładaliśmy finanse i po prostu z takiej konstrukcji fajnej pozyskaliśmy tyle pieniążków, żeby gmina oczywiście również finansuje częściowo. Upragniony remont wystartował, no i już dobiega końca. Ponoć będziecie mieli złote klamki, jakieś przeźroczyste ściany, sufity tak. W ogóle podgrzewane podłogi, tak? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie jest to taki remont niezbędnych rzeczy, tak naprawdę potrzebnych nam do funkcjonowania. Instalacje elektryczne, kanalizacje, wentylacje, to są takie instalacyjne prace. Odświeżamy wnętrze, oczywiście nasze pracownie będą odświeżone. No i najbardziej spektakularny to będzie sala widowiskowa, która będzie przepiękna. Powiększyliśmy troszeczkę scenę. Odkryliśmy złocenia, także będziemy je w niektórych miejscach odtwarzać, te złocenia na ścianach, konkretnie na gzymsach oraz przy głównym portalu. A kiedy będzie można zobaczyć efekt po remoncie? Prace konserwatorskie na sali widowiskowej będziemy prowadzić do końca sierpnia. Będziemy odtwarzać również godło, już nie będzie blaszanego orzełka nad sceną. Również na gzymsach. A co będzie? Będzie godło, natomiast ono będzie sztukateryjne. Ono będzie realizowane przez pana, który prowadził nas prace konserwatorskie. Także będziemy mieć tą salę klimatyzowaną, także duży komfort, oświetlenie, nagłośnienie. Trochę nowości się pojawi w postaci zmian organizacyjnych, takich technicznie w naszej instytucji, ponieważ na parterze będziemy mieć taką ladę recepcyjną, jak w hotelach, i to już na parterze będzie można pierwszy kontakt, czy zapłacić za zajęcia, czy zapisać się na zajęcia, czy tą pierwszą informację uzyskać już właśnie bezpośrednio z parteru. Ja podczas konkursu, w którym startowałam, prezentowałam właśnie każde piętro, jak będzie wyglądało, już gdzie wtedy się będzie znajdowało. Tak, ja miałam gotowy plan na wszystko, ta galeria, którą się... Teraz cię rozliczają po prostu z tego i dzięki temu... Sama się rozliczam. Sama się rozliczam. Bardzo dobrze. Pierwszy dyrektor, który się sam rozlicza, tak po prostu, bo chce. I sam sobie chodzi i szuka pieniążków, o, bo nie starcza z tego, co... To zaraz będziemy szukać dalej, ja chętnie z tobą pójdę, poszukamy. A teraz zapytam cię o święto Trzech Braci, bo to wcześniej, to już czerwiec, początek czerwca, dla wielu oczekiwane święto, bo to jest koniec roku szkolnego, prawie że wakacje i dla wielu no, takie miejsce w Cieszynie, gdzie można się spotkać, dobrze bawić i chyba nie jest już to taki festyn jak za dawnych, dawnych lat, tylko zmierza w inną stronę Święto Trzech Braci. Powiedz, kto będzie gwiazdą oprócz Chyrzego, z tego najmłodszego pokolenia i czego się możemy spodziewać? Bo są nowości. Są nowości, są zdecydowanie i będą co roku, więc...
taką w ogóle nowością, którą chcę się pochwalić, to jest nasze wspólne z... Cieszyn jest jeden, Święto Trzech Braci jest jedno, tyle, że są dwie sceny muzyczne, polska i czeska, więc wspólną promocję, wspólne konto na Facebooku, czyli dołączyliśmy stronę czeską, także dowiadujemy się od razu automatycznie, co się dzieje po czeskiej stronie. Mamy wspólną stronę internetową, także media społecznościowe, wszystko prowadzimy wspólnie z czeską stroną i to jest nasz duży sukces. Pojawiliśmy też konto w Instagramie, które współtworzą mieszkańcy podczas Święta Trzech Braci, także to też coś fajnego. A program? A o samym Święcie Trzech Braci, więc w piątek przed jeszcze korowodem tradycyjnym wystąpi nasz lokalny zespół Na Typ. A potem wystąpi mega energetyczny, uwielbiam po prostu zespół Wonky One. Po zespole Wonky One wystąpi Grzegorz Chyży. No i tu się pojawia nowość, nie kończymy jeszcze zabawy. After party. Zaczyna się after party na browarze w związku z naszą współpracą z browarem. Ja ten pomysł chciałam wdrożyć już w zeszłym roku. Z różnych przyczyn nie udało się, natomiast jest nowa, nie wszystko no, da się nowa władza, więc otwarta na moje szalone pomysły, wobec czego pojawi się właśnie ta nowość w postaci afterparty. No i na tym afterparty zagra gwiazda, która reprezentuje nas jako kraj, Polskę, na Eurowizji w tym roku. Także prosto z Eurowizji będzie u nas na afterparty Gromi. To piątek, w sobotę będzie również nowość, chociaż częściowo też pokazywaliśmy nasze lokalne gwiazdy na święcie, na dużej scenie Święta Trzech Braci, także będzie i zeszłoroczny Lejzilek, będzie demontaż, będzie wspaniały zespół 8 lat w Tybecie i będzie również z chłopakami z zespołu gościnnie Chwytak, który potem poprowadzi afterparty tego dnia. Też w browarze. Też w browarze, tak. Natomiast po zespołach naszych lokalnych będzie, mówimy tylko muzycznie, bo będzie jeszcze trochę innych rzeczy równolegle działo, wystąpi nasz troszeczkę również lokalny zespół. Dziwię się, że jeszcze nie wystąpił na deskach naszego Święta Trzech Braci. W trakcie remontu go odkurzyłaś i okazuje tak, się, że jest. Tak, Shaking Dudy, przecież chłopaki pochodzą z okolic, także rozbawią naszą cieszyńską publiczność. No i potem gwóźdź programu, właściwie moja ukochana, to jest trochę spełnienie moich marzeń, Kasia Nosowska. Teraz występuje pod szyldem Nosowska z nowym projektem, z bardzo energetyczną płytą, którą wydaje właśnie w tej chwili. Także... Ale ona się nie odżegnuje w tym momencie od Hei zupełnie? Zakończyła swoją karierę. Tak? Zakończyła z Heiem definitywnie, płytą Fajrant i trasą Fajrant na Fajrant właściwie z Hei. Także ma nowych muzyków, fantastyczną taką, powiem, powrót w stylu Chylińskiej troszeczkę, energetyczną płytę. Także teraz wypuściła singiel, Ja Pas, także można się z nim zapoznać. To sobota. A sama zadzwoniłaś do niej? Czy jak to wygląda, takie organizowanie? Takie organizacje. Nigdy nie dzwonimy bezpośrednio do gwiazdy. Gwiazdy mają swoje managementy, także kontaktujemy się bezpośrednio z managementem. Już dużo, dużo wcześniej, na często rok wcześniej, zaraz po Święcie Trzech Braci, organizujemy kolejne zespoły. Myślałem, że pytałaś w zeszłym roku, Krzysiu, powiedz, kogo można zaprosić w przyszłym, on zadzwonił do Nosowskiej i nie, powiedział... A takimi rzeczami Krzysiu się nie zajmuje, chociaż troszeczkę tak. Przy Święcie Trzech Braci Adaś załatwia umowy i wszelkie relacje takie przy managementie, bo załącznikiem do umowy jest Rider, który jest po prostu, jest to studium życzeń, które musimy spełnić, więc od tego zaczyna się wycena techniki, zaplecza, garderób i tak dalej, bo gwiazdy muszą mieć klimatyzowane pomieszczenia, muszą mieć specjalne życzenia, które musimy spełniać. No tak, niektórzy spełniać. Chcą na przykład kiełbasę, niektórzy szampana, tak, prawda, tak, albo tak, jak, jakieś tak, inne rzeczy. Tak, ja ci przerwałem. Po Nosowskiej mamy jeszcze niedzielę przecież, prawda? Po Nosowskiej mamy afterparty. Jesteśmy faktycznie w niedzielę, bo afterparty się w niedzielę skończy, więc od razu... Mamy od razu niedzielę, najpierw kościół, później kolejne imprezy na rynku. Tak, trochę lokalnych rzeczy będzie się działo tradycyjnie. Nasza Cieszynianka, Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca, także takie lokalne rzeczy promujemy jak zwykle. No i na sam koniec, na zakończenie, oczywiście trzecia edycja Bitwy na Nogi, to taki też nowy projekt nasz charytatywny, który z różnymi grupami, różne tak lokalne środowiska, które też się w jakiś sposób zaprzyjaźniają i takie relacje trwają bardzo fajnie. Będzie no również gwóźdź programu dla, powiem może już, dwóch pokoleń. Zespół Lady Punk na zakończenie Święta Trzech Braci. Serdecznie zapraszam. Tak, to jest chyba też gwóźdź dla wielu i młodych, tak. I starszych też. Tak. Chcę ci zapytać teraz o minusy. O minusy bycia panią dyrektor Cokół. Albo może nie wskazujmy konkretnie na tą placówkę, w której jesteś, ale w ogóle minusy bycia menadżerem. Bo na plusy pewno... są i oni wszyscy, mówię, ludzie po prostu zauważają plusy. To też docenienie na przykład ciebie osobowością roku, tak? W plebiscycie Dziennika Zachodniego, w dziale Kultura. A na pewno są też jakieś minusy.
Czy udaje ci się tak po prostu wszystko załatwić? Wiesz, przychodzisz do pracy, myślisz sobie, zrobię to, to, to i ktoś mówi, czyta ci w ogóle w myślach i mówi, tak, to już prawie zrobione, to już kończymy. Jak to jest? Bo to mnie interesuje, bo przyszłaś chyba w trudnym momencie dla kultury, dla... W ogóle, nie? W trudnych czasach żyjemy, tak mi się wydaje. A ty miałaś swoją wizję i nie sądzę, że wszyscy byli od razu na tak. O, przyszła pani dyrektor, nowa, super, będziemy robić wszystko, nie? Strasznie długie pytanie mi zadałeś. No nie, aż chyba będę musiał przewinąć taśmę, żeby usłyszeć jeszcze raz. Wiesz, o co pytałem, tak? Jasne, o minusy. Oczywiście. Już co największym minusem, faktycznie przyszłam w trudnym momencie, przede wszystkim dla naszej instytucji, bo ona była troszeczkę zakurzona. Troszeczkę była taka nieaktualna i ja nic innego nie zrobiłam. Faktycznie była potrzebna ciężka praca, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteśmy troszeczkę bezdomni w tej chwili, ale... Na szczęście nie pada, więc na tej ławce całkiem nieźle jest. Myślę, że minus jest przede wszystkim taki, że to jest bardzo duża odpowiedzialność. Bardzo duża odpowiedzialność, często walka faktycznie z wiatrakami. Ja jestem bardzo konsekwentna i uparta, jeżeli człowiek się już przekonał o tym, natomiast i stres. To jest coś, co towarzyszy mi w zasadzie notorycznie. Już jestem dość mocno uodporniona na ten stres, natomiast no tak, to jest reprezentacja jednak instytucji. Ja ją chcę reprezentować z jak najlepszej strony. Oczywiście nie siebie, tylko instytucję. Wobec czego bardzo denerwuję się każdym szczegółem, który jest w trakcie imprezy, więc... Poza tym jeden sukces generuje taką presję, nie? Chyba, tak, że nie mogę znieść, nie mogę obniżyć jakiegoś pułapu poprzeczki. Tak, nie? Bo tak, to, tak, ale to mnie motywuje, to mnie nakręca na przyszłość, także myślę, że i ten stres jest również potrzebny dla tej właśnie motywacji. Ja nic innego nie zrobiłam tak naprawdę, tylko dostosowałam do aktualnych, nie wiem, potrzeb czy normalnie funkcjonujących instytucji kultury. W całej Polsce ja się przyglądałam w zasadzie wielu instytucjom i chcę być jeszcze lepsza niż te instytucje w Polsce, które słyną z tego, że są dobre, że pracują dla mieszkańców. Przyglądam się temu, czego mieszkańcy oczekują i po prostu chciałabym spełniać ich marzenia. I ta praca jest o tyle cudowna właśnie, że ja mogę generować uśmiechy na twarzach ludzkich. To jest chyba najpiękniejsze, to co rekompensuje te wszystkie inne minusy. Także i zdecydowanie w większości bym powiedziała, że to jest jeden wielki plus. I zespół, który tworzysz, który stworzyłaś, prawda? Chyba taka synergia się odbywa i dzięki temu jakość tej pracy jest bardzo wysoka. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że mówię, to są tak brzydko nazywając narzędzia pracy, pracownicy, ale mam ich naprawdę wyjątkowych. Są to wspaniali ludzie. Mam duże szczęście do dobrych ludzi, duże szczęście, że w zasadzie na mojej drodze pojawili się właśnie tacy, a nie inni ludzie, że mogę z nimi współpracować i tworzyć fajne rzeczy. Myślę, że bardzo lubimy siebie w pracy, bardzo lubimy ze sobą współpracować, lubimy się również po pracy, spędzamy ze sobą czas, na przykład wczoraj byliśmy na karaoke, także... W ministerstwie. Nie. Nie lokujemy produktów. Nie lokujemy produktów, ja mówię, że ogólnie ministerstwo jest bardzo ważne dla kultury. Ministerstwo kultury szczególnie. Tak, byliśmy w Ministerstwie Kultury, tak. Także bardzo lubię, naprawdę jestem mocno związana z moimi pracownikami i chciałabym dmuchać im w skrzydła. Oczywiście nie tak mocno, żeby odlecieli z instytucji, chociaż i tak było. A chciałabym być najlepszych pracowników, naprawdę chciałabym, żeby mieli możliwość rozwoju ciągłego. No i będę ich wspierać na pewno po to, żeby to, co robimy dla miasta, było jakościowo jak najlepsze. Ja nie chcę wydawać żadnych sądów i opinii, ale chyba muszę, bo subiektywnie też patrzę na to, jako młody człowiek dawno, dawno temu uczestniczyłem w pewnych świętach trzech braci i uczestniczę teraz w tych świętach, które są za twojej kadencji, że tak powiem. No jest różnica i to jest różnica jakościowa i jest to in plus, więc tak bardzo dziękuję za to, że pracujesz, odświeżasz, remontujesz, no i żeby nie zabrakło ci tej siły. Bardzo dziękuję za rozmowę, niestety musimy kończyć. Już? Ale myślę, że najlepiej będzie, kiedy spotkamy się na Święcie Trzech Braci i dobrze było, żebyś jako pani dyrektor Cokół zapowiedziała to święto i jakoś zaprosiła naszych widzów. Serdecznie Państwa zapraszam na Święto Trzech Braci, które odbędzie się już niebawem, 15 czerwca. Czekam z niecierpliwością. Do zobaczenia na rynku. Do zobaczenia.